Szanowni Państwo, w Częstochowie trwa obecnie wiele inwestycji drogowych, w tym także takich, jakich nie było u nas jeszcze nigdy. Cieszę się, że dzięki złożonym przez nas wnioskom udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie blisko 400 milionów złotych. Wraz z wkładem miasta pozwala nam to na realizację remontów drogowych z myślą o Was i o Waszym bezpieczeństwie i wygodzie, po których zakończeniu nasza Częstochowa będzie miastem z lepszą komunikacją. Wykorzystanie europejskich i ministerialnych środków musi nastąpić do 2023 roku. Dlatego kumulacja prac jest niezbędna. Dodatkowo spowodowała je też pandemia, która wydłużała terminy dostaw czy uzyskiwania zezwoleń oraz taki, a nie inny czas rozstrzygania konkursów na dotacje. Wiem, że powoduje to duże utrudnienia, dłuższe i trudniejsze w wielu rejonach miasta dojazdy do pracy, domu czy na zakupy, zwłaszcza dla kierowców oraz pasażerów miejskiej komunikacji. Przetrwajmy wspólnie ten trudny czas, by móc wykorzystać środki, jakie udało się nam zdobyć, a w rezultacie cieszyć się ukończeniem miejskich inwestycji, w tym tymi najważniejszymi: przebudową Alei Wojska Polskiego, do niedawna DK1, oraz drogi krajowej 46, ulic Głównej i Przejazdowej, z budową nowego odcinka obejścia ulicy Świętej Barbary. Te inwestycje, oprócz innych plusów, zdecydowanie lepiej połączą miejski układ komunikacyjny z węzłami obwodnicy autostradowej A1. Oprócz tego mamy finalizowaną wkrótce budowę nowej linii tramwajowej po starym śladzie. Duże zadania na ulicach Mirowskiej, Złotej czy Alei Niepodległości. Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Zdając sobie sprawę z kłopotów na drogach, mimo wszystko cieszę się, że w coraz trudniejszej sytuacji finansowej samorządów w Polsce Częstochowie udaje się realizować zakres inwestycji drogowych o wartości kilkuset milionów złotych, z których zdecydowana większość została przez miasto wywalczona w ramach składanych projektów unijnych czy krajowych. Jestem przekonany, że wspólnie, wykazując się zrozumieniem i cierpliwością na drogach, uda nam się obserwować dobry kierunek zmian i coraz lepszą komunikację drogową, publiczną i rowerową, będącą efektem trwających lub rozpoczynających się miejskich inwestycji drogowych. Budujemy dla Was. Pozdrawiam serdecznie.